ale mam uwalony w dalszym ciągu obiektyw, słuchajcie, masakra, chociaż go teraz przetarłam i w sumie powinien być czysty, jest jeszcze w gorszym stanie niż był. No co, czas dzisiaj na kolejnego vloga, natomiast ten vlog będzie, miejmy nadzieję, krótki, po prostu jest już późno, bo jest godzina chyba 16:30, o, już nawet 16:45, więc jeszcze lepiej. Aparat mi się znowu wyłączył. Mówię wam, coś z tą kartą chyba jest nie tak, więc całkiem możliwe, że będę musiała kupić kolejną kartę, bo to się zaczyna robić już denerwujące, jak ja nagrywam do was, coś mówię, no a niestety wyłącza mi się nagle aparat. Przyszła mi moja nowa paletka i tak się nią dzisiaj trochę bawiłam i na ustach też mam nowy produkt, tak, parówy wstały. Już wam się chwalę. Jezu, wiecie co, pogoda jest tak tragiczna od 3 dni i moje włosy na taką pogodę puszą się jak nie wiem. No ale mniejsza z tym. Już wam pokazuję, co to takiego sobie zakupiłam. Długo składałam pieniądze na tą paletę i w sumie na coś po prostu chciałam sobie coś porządnego kupić, dlatego że zrobiłam ostre sortowanie, jeżeli chodzi o moją kolorówkę i pozbyłam się niemalże wszystkich palet. Została mi jedna ta z Urban Decay, którą dostałam już 100 lat temu od E jak Ewa i ta taka z tymi cieniami, która jest zrobiona na wzór Anastazji Beverly Hills. No i właśnie wczoraj przyszła moja paleta z Huda Beauty. O, tak się prezentuje, jak widzicie, no ja już widać, które cienie dzisiaj używałam. Tu to są folie. Ten jeden jest perłowy, reszta są maty. Ja dzisiaj używałam tego czarnego i tej folii. Wczoraj Ania Fokusowana mi napisała, że jest ciekawa, jaka będzie moja opinia. No na razie opinii nie wydam, no bo to by było zbyt za szybko, że tak to nazwę. I na ustach mam także pomadkę z Huda Beauty. Opala. Ta jest w odcieniu Venus. Tak się prezentuje, taki nudziak. Ja mam, że dosyć drogie, no ale jak mówię, chciałam po prostu sobie coś zamówić i zamówiłam, ponieważ ja w ogóle te produkty, słuchajcie, zamówiłam przez stronę Kaufhofa, gdzie jest Sephora. No i zamówiłam jeszcze sobie miniaturkę Betadent Sex z Too Faced maskary. Na razie jej nie używam, ponieważ wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj chyba kupiłam kolejne opakowanie tego tuszu, który zdękowałam, bo no bo jest naprawdę fajny, słuchajcie, popatrzcie, jak on mi ładnie wyciąga rzęsy i to nie są doczepiane rzęsy, to są moje rzęsy, także kurde, muszę kupić sobie inną bazę, wiecie co, bo mam bazę pod cienie z Too Faced, ale niestety cienie mi się na niej nie trzymają, bardzo się zbierają i rolują. Gnojek, co ty tu robisz? Co, do boksa chcesz? Słuchajcie, Milan uwielbia boks. On do niego bardzo chętnie wchodzi i nie chce z niego wyjść, bo po tym jak mi zjadł kabel od telewizora, słuchajcie, przegryzł w pół dosłownie, zdenerwowałam się i za karę chciałam go wsadzić do boksa, no ale dla niego to nie jest żadna kara, bo on tam bardzo chętnie idzie. Jest po prostu łobuz niesamowity. Miluniu? Miluniu, to twój boks? Miluś? Ty do środka chcesz, nie? No, a tu Lilka z drugiej strony. Także jestem osaczona. No, dokładnie. To więc to były po prostu 3 produkty, które kupiłam. Nie pytajcie, ile za to zapłaciłam, bo aż sama nie wierzę. No, ale jak się chce coś fajnego mieć, no to trzeba za to zapłacić, prawda? Taka sytuacja. No, Boże, zaraz znowu będzie padało, słuchajcie, ja muszę wyjść z domu, muszę skoczyć do Rossmana, do DM-u, muszę porobić zakupy, bardziej, wiecie, środków do czyszczenia, bo mi się bardzo dużo pokończyło. No. Co ty tam tak niuchasz?
No już zaraz Cię tam wpuszczę. Dobra, słuchajcie, ja się ubieram. Milana do boksa, Lilkę na kanapę i co? I lecimy na zakupy. Wiecie co? To, co się dzieje na zewnątrz, to jest jakaś masakra. Leje niesamowicie. Ja pół godziny potrzebowałam, żeby tutaj do Chemnitz Centra się dostać. Więc masakra, nie wiem, mogłam sobie inny dzień wybrać. Ale dobra, lecę na zakupy, bo dużo czasu nie mam. Auto mam całe zaparowane, a jak? I przecieka mi szyberdach, także żyć nie umierać. Dobra, lecimy na zakupy. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you Wiem, wyglądam nie najładniej, no ale niestety włosy mi się puszą niesamowicie, jak pada na zewnątrz. Ja nie muszę być na deszczu, włosy mi się po prostu tak unoszą, robi mi się taki taki wolum na włosach, że masakra. No ale nieważne. Słuchajcie, jestem w domu. Zrobiłam tak duże zakupy i spożywcze i tak dalej, że myślałam, że nie dotaszczę tego do domu, słuchajcie, to było po prostu potężne. No ale to już było potrzebne, bo środków czystości prawie nie miałam i ogółem świeciłam tutaj pustkami. Ja mówię, nie zwracajcie uwagi na moje włosy. Zakupów wam nie będę pokazywać, ja tam starałam się w międzyczasie kilka nowości wam pokazać i w ogóle... co mnie zastanowiło, pokazywałam wam mój ulubiony płyn dwufazowy do demakijażu oczu z Rival de Loup. I co mnie zdziwiło, u mnie tutaj koło domu w Rossmanie, koło domu, no powiedzmy koło domu, w tym najbliższym, tak, jaki tutaj mam, kosztuje ten płyn euro 49, a tam w Rossmanie kosztował ten make-up remover kosztował euro 45 w standardowej cenie. Nie wiem, dlaczego są takie różnice. Patrzyłam, czy tam nie ma, bo wiem, że Rossmann wypuścił, czy Isana wypuściła maskę na usta i tak patrzyłam za nią, no ale niestety jej nie było. Musiałam kupić sobie między innymi nowe nożyczki, bo Milan moje tak zmasakrował. Milan, co ty tam robisz? Milan moje tak zmasakrował, całe tu rączki tak pogryzł, że no one już są stare, tępe i w ogóle, więc będę musiała wyrzucić, a tu za 2 euro kupiłam sobie takie ładne turkusowe, ale miałam wam nie pokazywać tego typu rzeczy. Kupiłam też trochę kosmetyków, więc myślę, że nagram wam, znaczy myślę, nagram wam na pewno jeszcze jeden haul zakupowy wyjątkowo w tym miesiącu. Tylko chcę poczekać, aż mi przyjdą świece, dlatego że zamówiłam sobie 3 nowe świece z Yankee Candle. No i niesamowicie się cieszę aż i czekam, aż przyjdą, bo że mam wrażenie, że mam straszne cienie pod oczami, ale słuchajcie, dobra, nieważne. Widzieliście, że byłam w jednym sklepie, gdzie Yankee Candle są, jeżeli już jesteśmy przy świecach. W końcu muszę wam nagrać ten filmik. Ja wam powiem, że ja bardzo dużo świec posprzedawałam i tak dalej, bo ich po prostu już nie potrzebowałam. Mam nadzieję, że nie będziecie w tyle za bardzo słyszeć pralki. Wstawiłam pranie, mam jeszcze jedno do zrobienia, bo ten pan tutaj na dole, niedobry, smród, narobił w boksie, ale tak, że okna mam pootwierane i w ogóle po prostu masakra. Ale wracając do tematu, słuchajcie, tej, powiedzmy, wiosenno-letniej kolekcji, z której jest właśnie ta świeca Viva Havana, która mi się tak bardzo podoba, ten zapach. Miałam też Guava Delicious, czy jakoś tak, samplery.
No i były jeszcze dwa zapachy, których nie miałam, a nie po drodze mi było po prostu do Chemnitz Center, dlatego że to jest na drugim końcu miasta, nie tu gdzie ja mieszkam. Jakoś mi po prostu nigdy po drodze nie było. No i jak tam weszłam, to zobaczyłam, że akurat nie te dwa woski, które chciałam przetestować, chciałam w ogóle powąchać, są, więc po nie sięgnęłam. Pierwszy to jest Tobacco Flower, czyli kwiat tytoniu, chyba tak to nazwać, kwiat tytoniu, nie wiem. Wiecie co, wąchałam, ale ja nie wiem jak taki kwiat pachnie, nie mam zielonego pojęcia, więc ciężko mi jest opisać. Miluniu, nie wolno, ciężko, coś mnie nos dzisiaj cały dzień swędzi, słuchajcie, więc ciężko mi jest opisać w jaki sposób on pachnie, ale spróbuję gdzieś jeszcze, spróbuję, nie obiecuję, ale spróbuję gdzieś jeszcze dorwać opis i wtedy on się tutaj pojawi. No a drugi wosk, który chciałam bardzo przetestować, no ale niestety też go nie mogłam nie mogłam dorwać. Miluniu, co ty wyprawiasz, kochanie? Smrodek. To Cuban Mojito. I on pachnie właśnie jak mojito. Naprawdę, tak limonkowo, z rumem. No, taki odświeżający zapach, bym powiedziała. Przyjemny. Ja wiedziałam, że on mi się pewnie będzie podobał. I słuchajcie, więc sięgnęłam po te dwa. I przy okazji to, co Wam pokazywałam, to jest nowa już jesienna kolekcja wosków Yankee Candle. I z tej kolekcji udało mi się dorwać wszystkie zapachy. Natomiast trzy dorwałam w formie wosków i jeden dorwałam niestety tylko w formie samplera, dlatego że wosków nie było. I w formie samplera jest Warm Cashmere. Tak się prezentuje. Powiem Wam, że on pachnie jak rzeczywiście takie świeżo wyprane koce. Co ty tam jesz? Znowu mielisz jęzorem? Czekajcie moment. Nie wiem, na czym skończyłam. Rozmawiałam właśnie przez godzinę przez telefon z moim jeszcze mężem, bo pewnie Was interesuje, że wniosek czy pozew o rozwód teraz na dniach zostanie wniesiony. Moja adwokatka już przygotowuje papiery. Także no. Musiałam zapalić światło, dlatego wybaczcie, że się kolory zmieniają, no bo mam też włączony telewizor i za oknem. To jest po prostu masakra, co się dzieje za oknem. Słuchajcie, jest taka wichura. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie. Jak się drzewa wyginają. Musiałam okna pozamykać, bo tu mi jedno okno w ogóle samo trzasnęło. Balkon zamknęłam. Pranie jeszcze robię. Ostatnie na dzisiaj. No chodź tu, Milutku, chodź. No i nie wiem, na czym... Miluniu, został, kochanie. Nie wiem, na czym skończyłam, ale że ten stoi osobno, podejrzewam, że właśnie na tym Warm Cashmere. No on pachnie rzeczywiście, no chodź, on pachnie rzeczywiście jakby takim świeżo wypranym, może nie świeżo wypranym kocem, tylko już takim kocem, który wysechł i świeżo go na przykład świeżo po tym jak wysechł się nim przykrywacie, coś w ten deseń, jak mówiłam. Spróbuję, no z tych to na pewno gdzieś opis znajdę, dlatego że to jest już teraz na jesień kolekcja, która 1 lipca weszła do sprzedaży. Trochę też dziwne dla mnie, no ale okej. Okay. Na zimę wejdą fajne zapachy. Naprawdę mega zapachy wejdą na zimę. Dobra, lecimy dalej. Drugi zapach to jest Vibrant Saffron. Jeżeli tak to się czyta. I oczywiście nie chcę sfokusować, bo jak żeby inaczej. O, teraz lepiej. To jest bardzo ostry, bardzo perfumowany, bardzo mocno perfumowany zapach. On ma w sobie coś takiego, wiecie co, gryzącego. Wiecie jak na przykład cynamon. Cynamon też jest takim bardzo gryzącym zapachem. On tu coś ma.
Ten zapach mi trochę przypomina moje ulubione perfumy z Diora. Te Edict, te w ciemnej buteleczce, które są cholernie drogie. Coś w ten deseń to jest. Ale też nie potrafię opisać co. Dobra, lecimy dalej. Trzeci zapach to jest Mulberry and Fig Delight. Czyli po prostu figa i jeżyny. I pachnie przyjemnie, owocowo. Bardzo taki w porównaniu do tego safrona, jak to było? Vibrant Safran? Safron? Jakoś tak. Bardzo taki, tamten jest gryzący, taki ostry. Ten z kolei jest przyjemny, owocowy. I powiedziałabym, że bardziej figą pachnie. Ale mogę się mylić. I ostatni, który na pewno będzie moim ulubieńcem, przynajmniej teraz jak wącham, to jest piękny zapach, to jest Autumn Glow. Wygląda tak, o. I pachnie bosko, po prostu bosko. I to jest na pewno pierwszy zapach, który powędruje do kominka, już raczej nie dzisiaj, albo się pali co innego, ale jutro na pewno. Przepiękny zapach. Powiedziałabym takich słodkich perfum. Mocno perfumowany też. Przepiękny. On pachnie jak jakieś perfumy. No po prostu obłędny zapach. Jak mówię, poszukam, to Wam tutaj gdzieś na dole opisy zostawię. I kupiłam sobie jeszcze jeden, którego świecę miałam, ale sprzedałam. I to jest Jelly Bean, czyli po prostu żelki. I tak też pachnie. Żelkowo, słodko. No, także to są woski, które kupiłam. Przyjdą mi jeszcze na dniach, być może nawet w tym tygodniu jeszcze 3 świece. Ale to jak przyjdą, to wtedy nagram haul zakupowy i Wam pokażę. A teraz ogarniam te woski. I co? I muszę w ogóle demakijaż zrobić. Pozmywać to. Się zastanawiacie, czy mam eyelinerem, to Wam powiem, że nie. Nie mam eyelinerem pociągniętej kreski, tylko po prostu zrobiłam sobie cieniem właśnie z tej paletki Huda Beauty. I a propos tej paletki, dajcie znać, czy chcecie, żebym Wam porobiła, można powiedzieć nawet na żywo, swatche. To Wam wtedy je porobię i pokażę, jak ta paletka wygląda. No, Milan, widać go w ogóle? On jest, wiecie co, to jest taki grzejnik. Lilka w nocy mi się chowa zawsze pod kołdrę. Ona lubi pod kołdrą cała przykryta leżeć czy spać. A Milan to jest taki grzejnik, że on nigdy pod tą kołdrę nie chce wchodzić, bo jest mu za gorąco i on tak grzeje. Teraz przytulił mi się do nerki i normalnie takie ciepło od niego idzie, że wow. No. Podłączyłam telefon, żeby się trochę podładował, bo tak długo rozmawiałam, że mi się rozładowała już prawie bateria. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Że czas najwyższy zjeść kolację. Chciałabym z psami wyjść, ale boję się, że mi głowę zaraz urwie i zaleje mnie, także no. Dobra. Idę to ogarnąć wszystko tutaj, poskładać, posprzątać w ogóle i jeszcze do Was na pewno wrócę. Jest już późno, ale mówiłam, że kolację trzeba zjeść, także już nic nie będę gotować i biorę po prostu już coś skończonego, a mianowicie sałatkę mięsną z ogórkiem. No i do tego 2 kromki chleba tostowego. W sumie mogłabym wrzucić do tostera. Także ja się zabieram za jedzenie i co? I za chwilę się jeszcze zobaczymy. Pojedzone, demakijaż zrobiony. Jezu, ja mam naprawdę, popatrzcie jak ja mam cienie pod oczami. To jest jakaś masakra. Strasznie to wygląda. No, starość nie radość, nie? No, w każdym bądź razie demakijaż zrobiony. Pielęgnacja nałożona. Miluś przy panci. Tak. Kremy zlizywać by pan chciał, tak?
Kremy by pan chciał zlizywać? O, popatrzcie, przyszła zazdrośnica. Przyszła zazdrośnica, smrody moje małe. No, czekaj, zejdź, Liluniu. Miluniu, ty tak samo. Liluniu, Miluniu, Boże. Trochę jak u Ani Fokusowanej. Woła jednego, lecą oboje, także u mnie jest podobnie. Idę teraz z psiakami szybko na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie urwie mi głowy. Liluniu, czemu ty tu rzucasz wszystkim? I będziemy szli do łóżka. Aczkolwiek chciałam wam powiedzieć jeszcze, że kupiłam dzisiaj nowe perełki z Lenora i tym razem wzięłam ten najnowszy zapach Dreams. Właśnie piorę pieskie koce i dosypałam, żeby nie było smrodku czuć po piesełkach. I już wam mówię, jeżeli uda mi się otworzyć jedną ręką, udało się, już wam mówię, jak to pachnie, bo ja w ogóle nawet nie wąchnęłam, nie niuchnęłam. Nijak. Naprawdę, zapach jest nijaki. Nie wiem, co to ma z Dreams wspólnego, ale zapach jest nijaki. Więc dalej pozostaję przy tym, że niebieskie są najładniejsze, te świeże. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Ja się teraz, albo my się teraz z wami żegnamy. Nie, Miluniu? Żegnamy się? Kochanie? Miluś. O, Miluś jest śpiący, widzicie? Tak. Liluniu, żegnamy się? Żegnamy się? No, żegnamy się, tak? Tak, 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 już idziemy. Już idziemy, Boże, popatrzcie, co się dzieje. No, o, jeszcze mi szczeknęła do ucha. No, także ja i moje wariaty mówimy wam dobranoc.